Jak wspominam czasy szkolne? Myślę, że jeden z najlepszych okresów w życiu, przede wszystkim z racji tego, że to był początek treningów siatkarskich. Bardzo dobrze. Na pewno kontakt ze swoimi znajomymi z klasy był bardzo dobry i mile wspominam te czasy, bo czasem brakuje mi takich towarzyskich wyjść, bo siatkówka praktycznie zajmuje nasz cały czas, całe nasze życie. No i te czasy w szkole, kiedy się robiło głupie czasem rzeczy, miło czasem wspomnieć i czasem się tęskni za okresem szkolnym. Dobrze. Krótko i na temat. Czego nauczyła mnie szkoła? W sumie to chyba jednej rzeczy. Cierpliwości. Myślę, że organizacji, no i tak zwana edukacja, czyli każdego przedmiotu po trochu. Wszystkiego. Zachowania, podstaw do życia we współczesnym świecie. Wytrwałości, bo pamiętam, że ostatni rok w technikum bodajże był naprawdę ciężki, bo to był pierwszy sezon w plus lidze i połączenie siatkówki profesjonalnej z szkołą no nie jest za bardzo proste i dziękuję bardzo moim nauczycielom, że bardzo mi byli na rękę, pomagali mi, czasem mi odpuszczali lekcje i mogłem spokojnie trenować i się uczyć. Przedmiot, który lubiłem najbardziej. To przedmioty na pewno zawodowe. Ja chodziłem do szkoły ekonomicznej i te zajęcia z ekonomii były najbardziej takie jakby luźne. I wtedy można było się odprężyć. Przy komputerze zawsze były zajęcia, więc nie zawsze się robiło zadania, tylko się na przykład grało w jakieś gry na internecie. Geografia. Oczywiście WF. Przedmiot, którego nie lubiłem. Matematyka. Niestety. Historia. Język polski. Zawsze nie lubiłem języka polskiego i dalej go nie będę lubił. Miałem bardzo wymagającą panią nauczyciel i chociaż bardzo ją mile wspominam, ale polski jak polski, zawsze jakieś dyktanta czy wypowiedzi. Zawsze się człowiek stresował i niemile się wspomina tamte sytuacje. Na lekcjach WF-u najczęściej graliśmy w koszykówkę. W koszykówkę. A różnie. Raz w piłkę nożną, raz w siatkówkę. To różnie bywało. Często ja w ogóle nie ćwiczyłem, bo byłem zwolniony, bo grałem w klubie, więc nie musiałem za bardzo chodzić na WF, ale jak już przychodziłem na WF, to przeważnie graliśmy w siatkówkę, nie wiem dlaczego. Często było tak, że po prostu prowadziłem cały WF od podstaw do samego końca i to było fajne. Mogłem się poczuć jak jakiś tam prawdziwy WF-ista. Z WF-u miałem szóstkę. Szóstkę. Jak mogłem mieć inną ocenę jak nie szóstkę? Szóstka oczywiście. Pracę domową odrabiałem z komputerem. Chociaż czasem rodzice też pomagali, czy to brat, czasem rówieśnicy z klasy, ale większość czasu z komputerem i jakoś dawałem sobie radę. Może tak, odrabiałem je bardzo szybko, bo chciałem wyjść na podwórko, pograć w piłkę nożną. Z mamą i tatą, ewidentnie. Po szkole chodziłem, co robiłem? Po szkole wychodziłem na podwórko grać w piłkę nożną. Po szkole chodziłem na treningi. I tak w kółko, zawsze po szkole się szło szybko zjeść coś na obiad i jechało się na halę trenować, wracało się późnym wieczorem i tak wyglądało to ten okres w szkole. Nie za bardzo miałem czasu wolnego na jakieś tam wyjścia ze znajomymi, czy do kina, czy na jakąś dyskotekę, tylko po prostu chodziłem na halę, na treningi, wracałem, uczyłem się do późna i wstawałem rano, czasem nieprzytomny do szkoły i tak to wyglądało. Po szkole wracałem do domu, wiadomo, a tak generalnie to cały dzień praktycznie spędzałem na boisku, które znajdowało się przed moim blokiem. No i tam wiadomo, że graliśmy przeważnie w sumie w koszykówkę. Który z kolegów z Aluronu Virtu byłby najlepszym nauczycielem? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jeszcze tak w sumie chłopaków dobrze nie poznałem. Także może nie będę typował. Łukasz Stworczyk, bo jest po AWF-ie.
Grzegorz Bociek na pewno był dobrym nauczycielem ze względu na to, że jest duży i myślę, że większość dzieci by się bała jego postury i nie bardzo by była odważna, żeby jakoś tam przeszkadzać w trakcie lekcji. A kto jeszcze? Może nasz trener ma nas do jakiś tam sposób, to i pewnie do małych dzieci też by miał.